Szczęść Boże w 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Rozwój darów, takich jak życie, wiara, powołanie, jakiś konkretny charyzmat, dokonuje się na drodze wierności małym rzeczom. Jakże to leczące w dzisiejszym zestresowanym i zagonionym świecie. Każdy ze sług otrzymał tyle, na ile był zdolny. Tak więc widzimy, że nie tylko krzyż jest uszyty na naszą miarę, lecz także nasze umiejętności rozwoju. Po prostu, żeby nie przedobrzyć. I dwoje sług poszło pomnażać to, co otrzymali. Zrobili użytek z darów, które im zostały powierzone. Zyskali drugie tyle. Natomiast trzeci był leniwy. Nawet nie chciało mu się iść do banku, by tam zostawić pieniądze, a zyskałby jakieś 14% więcej w dalszym ciągu, nic nie robiąc. Tych, którzy poszli zainwestować kasę od tego, co ją zakopał pod drzewem, różni jedno. Nie bali się ryzyka. Oni nie mieli pojęcia, na ile pan wyjechał, jak długo go nie będzie. Nie wiedzieli, czy ich kroki i decyzje nie przyniosą straty. Przecież łatwo przestrzelić swoje inwestycje. Czasem jest tak, że drożej kupimy i taniej sprzedamy. Już mamy deficyt. Ale nie pozostali bezczynni. Ryzykowali, a ich trud się opłacił. Musimy jednak pamiętać, że talent to nie tylko pieniądze. On w swojej symbolice oznacza także dar, który otrzymaliśmy od Boga. I tu pojawia się problem. Bo jeśli mielibyśmy mówić o wadach, to nasza rozmowa trwałaby w nieskończoność. Jeśli jednak dotyczy naszych zdolności, to nie potrafimy ich dostrzec albo zwyczajnie się wstydzimy, bo gdzieś tam już myślimy, co ludzie powiedzą. Dary naturalne, nasze osobiste talenty otrzymane od Boga nie mają wartości materialnej. Po prostu mamy je i to za darmo. Nie da się ich kupić. Mają też ciekawą naturę, bo działają w ten sposób, że dopiero jak są rozwijane, przynoszą plon obfity. Kiedy nie robimy z nich użytku, marnieją. W ten sposób okradamy wspólnotę, której moje talenty byłyby bardzo potrzebne. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, dał mu cały raj i powiedział: nazywaj wszystko i korzystaj ze wszystkiego. Czyli krótko mówiąc, tak jak ja Cię stworzyłem, Ty twórz dalej. Niestety gdzieś w nas to umarło i większość rzeczy wykonujemy dzisiaj z obowiązku. Zamiast radości na twarzy, że bierzemy udział w czymś wielkim, wypisany na nas jest smutek i przygnębienie, że znów coś musimy robić. Wtedy nam bliżej do tego złego i gnośnego sługi, który zlekceważył wszystko. Bóg pragnie, by nasza praca była radosna, by nasze życie było radosne. On po prostu mówi do nas: masz talent, zrób z niego użytek. Nie czekaj, aż ktoś podstawi Ci pod nos gotowe rozwiązania. Przychodzisz na mszę, by podziękować Bogu? To weź otwórz te usta do śpiewu. Mów te modlitwy wyraźnie, a nie mamrocz pod nosem. Po prostu zdaj relację z tego, co zrobiłeś w minionym tygodniu. A może problem leży gdzieś indziej? Może Twoje podejście do Boga jest podyktowane strachem? I dlatego ze spuszczoną głową stoisz niemrawo. Ten trzeci powiedział: wiem, że jesteś człowiek twardy. Bojąc się, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Czyli nawet nie poznał dobrze swego pana, ale ocenił. Nie zaufał, że ma on dobre intencje. I tak dzieje się z człowiekiem, który ma niewłaściwy obraz Boga. Bo to, co nosimy w naszym sercu, często blokuje naszą relację do Niego. Strach, lęk, obawa prowadzą do traktowania Boga jako surowego sędziego, który może solidnie ukarać. Dosłownie ukazał to Alessandro Pranzato. Pojawia się owa postać człowieka zakompleksionego, udręczonego, zahamowanego, bladego, skrupulatnego, niezdolnego do podjęcia ryzyka, do pójścia za porywem swojej fantazji. Taki człowiek wszystko, słowo ducha, wiarę, prawdę, przemienia w martwy depozyt, który administruje z gorliwością grabarza, ze sztywną powagą uczestnika uroczystości pogrzebowej. A ja wam powiem, Bóg nie jest twardy i nie trzeba się Go lękać. Przecież cała Biblia mówi, Bóg jest miłością i to, czego pragnie, to by nasza relacja z Nim opierała się na zaufaniu i miłości. Czyż nie powiedział do tych dwóch pierwszych: wejdź do radości swego Pana? Jeśli my, choć słabi jesteśmy, ale odpowiemy z ufnością na Boże dary i Jego pomoc, doświadczymy zysku. Na koniec zostawię was ze słowami papieża Benedykta. Opowieści o tylu zwykłych ludziach, prawych, których wiara uczyniła dobrymi, udowadnia, że wiara ma bardzo pozytywny efekt. I odwrotnie musimy stwierdzić, że społeczeństwo wraz z odparowaniem wiary stwardniało. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Z Panem Bogiem.